Lublin, 12 maja 2016 roku. Czcigodny księże prowadzi. W odpowiedzi na pismo z dnia 24 kwietnia wyrażam zgodę na objęcie patronatem honorowym Marsz dla Życia i Rodziny, który przejdzie ulicami Lublina 15 maja. Kieruję słowa uznania dla Centrum Jana Pawła II za zorganizowanie już kolejny raz inicjatywy, przez którą mieszkańcy Lublina mają okazję zamanifestować swoje przywiązania do wartości rodzinnych i szacunku dla życia ludzkiego. Dziękuję za stworzenie okazji do świętowania w duchu wartości chrześcijańskich i nauczania Jana Pawła II, który w liście do rodzin napisał, że pośród wielu dróg rodzina jest pierwszą drogą i z wielu względów najważniejszą, polecając Bożej opiece wszystkich organizatorów i uczestników marsza i sceny pełnej życia, serca błogosławię Stanisław Budzik, arcybiskup metropolita lubelski. Serdecznie dziękujemy księdzu prałatowi za przekazanie słowa pasterza tutejszej diecezji. Proszę Państwa, co jakiś czas zrywa się wiatr. No, wiatr to symbol Ducha Świętego, a dzisiaj niedziela zesłania, więc chyba to nic nadzwyczajnego, że w taki dzień tego wiatru mamy sporo, ale jednocześnie on powoduje, że tutaj gadżety przygotowane przez organizatorów, a także przez diakonię życia, ruchu Światło Życie i Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Metod Naturalnego Planowania Rodziny są porywane, różne foldery i gadżety przygotowane przez te instytucje, więc ja proponuję, żeby wszyscy Państwo sobie zabrali już teraz to, co zostało przygotowane, tak abyśmy nie musieli później zbierać gdzieś po okolicznych drogach tych gadżetów, a żeby jednocześnie Państwo już mieli je przy sobie. Są to